Witajcie, witajcie, przepiękną mamy pogodę. Pierwszy dzień wiosny za nami, ale my, Jacku, poszli dzisiaj, prawda? Szukać tej wiosny, wiecie, kajmy są w Ustroniu. A wiecie, co jest za nami? Nie wiecie, ale wam zaraz powiemy. Strasznie pięknie was witamy, jest tu pełno much i komarów, wszystko się budzi do życia. Są krokusy, są wiewiórki, jest piękna pogoda i ptoszki śpiewają. Jacek Pożycki, Małgorzata Sztyler-Furmaniuk, witamy was pięknie. Tak, Gosia przed chwilą miała wiewiórkę we włosach, ale wiewiórka zdążyła uciec, zanim kamera została uruchomiona. Dzień dobry, witamy państwa. No i co? Jesteśmy w willi Ziętka, znaczy jesteśmy przed willą generała Ziętka w Ustroniu. Tak naprawdę ten obiekt jest niedostępny zazwyczaj, ale dla nas może się nam uda to jakoś wejść, może po prostu coś... A strasznie my są ciekawi, prawda? Tak, co tam, że jest, mamy, jak to wygląda w środku? Tak, mamy nadzieję, że nas tu wpuszczą, kapkę pooglądamy, jak to w PRL-u bywało, bo to jednak inne czasy i trzeba sobie to kapkę poprzypominać. Gosia, a ty PRL pamiętasz tylko, rozumiem, z podręcznika do historii? Załóżmy, że tak było. Tak. No, ale gdzie... w kolejce za papierem toaletowym też jak stoła, także wiesz. Tak, ja za kawą. No. Tak, ale kartki mamy, kartki z życzeniami tym razem. Na szczęście to są tylko kartki z życzeniami, a nie kartki na towary spożywcze. Oby nigdy takie kartki do nas nie wróciły. Ale w czasy w PRL-u... O mój drogi, to były w czasy. To były zakładowe, się wyjeżdżało całymi rodzinami. A planujesz może Ustroń w swoim kalendarzu wakacyjnym? To jest tyle miejsca fajnego do zwiedzania. Można se nad Wisłą pochodzić, poszpacerować. Weekendy są kapkę przytkane przez tych szłapoków, którzy tu przyjeżdżają. Ale nic to, wszyscy się pomieszczą, także przyjeżdżajcie, jak jest pogoda, będziemy se tu wszyscy chodzić. Przytkane przez szłapoków. Muszę sobie to sprawdzić, co to znaczy. Może państwo w komentarzach zostawią informacje dla mnie. Jacek nic nie rozumie, nie? Także tak, trzeba Gosia postanowiła nie komentować też mojego stroju, żeby po prostu, no nie było, że jestem przytkany. Przytkany nie jesteś, jesteś zielony i nie wiem, co o tym myśleć. Po prostu jest wiosna, jest zieleń, kolor tak. Nadziei. Jacek tak ma w sercu już tą wiosnę, także teraz wychodzi na zewnątrz i mamy Jacka zielonego, mamy wiosnę i zapraszamy do życzeń. Tak, nie mam węża w kieszeni, mam zieleń w sercu, moim czerwonym, a jakże. Dobrze, życzenia. Kto pierwszy? Możesz ty. Tak, to ja. 23 marca urodziny obchodzi pani Jadwiga z Cieszyna. Z okazji twoich urodzin, mamo, za wczoraj i dziś, każdym czułym serca uderzeniem i każdym z niego płynącym życzeniem. Zdrowia, sił i codziennej radości. Wraz z całusami największej wdzięczności. Za wszystkie twoje trudy i starania składamy dziś podziękowania. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin składają synowie. O uwagę prosimy panią Danutę Bujok z Goleszowa. Twoja wytrwałość i pasja są godne podziwu. Rozwijaj się i osiągaj zamierzone cele. Stawiaj się coraz wyżej poprzeczkę, bo jesteś inspiracją do wielu sportowców i nie tylko. Serdeczne życzenia kolejnych sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości i miłości życzą ci, Danusiu, przyjaciele. 22 marca urodziny obchodzi pani Katarzyna Trąbik z Cieszyna. Od kolegi, również z Cieszyna, przyszły do nas takie życzenia. Życzę ci pogody ducha, optymizmu, pomyślności wszelakiej, snów sadem pachnących, myśli lekkich jak motyle i uśmiechu w głębi duszy, a także dystansu do szarej rzeczywistości, czasu na marzenia, własnego miejsca na ziemi, dobrych ludzi dookoła, kochanych i kochających, zdrowia i cierpliwości. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. W marcu swoje urodziny obchodzi również pani Helena Legiersko z Wisły, współwłaścicielka chaty olimpijczyka. Z tej okazji życzenia samych sukcesów zawodowych, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, uśmiechu oraz pociechy z dzieci i wnuków życzą najbliżsi. A teraz uwagę, poprosimy pana Zenona Sobczyka, który 21 marca obchodził urodziny. Życzymy wytrwałości, niekończącej się pasji i miłości do wycieczek górskich i nie tylko, aby pana praca była dostrzegana i doceniana przez innych. Życzymy samych szczęśliwych wypraw, zadowolonych towarzyszy podróży, błękitu nieba nad głową, pogody ducha i nader wszystko zdrowia. Życzymy też, by żaden życiowy szczyt, na który się pan postanowi dostać, nie pozostał niezdobyty.
oraz by liczba szczęśliwych zejść na dół równała się liczbie wejść. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin od całej ekipy portalu OX.pl i koncertu życzeń Stella. 24 marca urodziny obchodzi Helena Wachowska z Goleszowa. Kilka świeczek zdmuchniesz na torcie. Ważny to dzień dla Ciebie. My Ci życzymy gwiazdki na niebie, tylko dla Ciebie, aby spełniła Twoje marzenia. I jeszcze jedno, wszelkiego powodzenia. Tego życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. W dniu 25 marca swoje imieniny będzie obchodziła Maria z Kaczyc. Niech smutek zniknie w górskim potoku, by radość kwitła jak róża co roku, by na Twej twarzy promyczek słońca nigdy nie zniknął i trwał do końca. Niech Ci nie trapią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia. Tego życzy Izabela. I jeszcze jedne życzenia od Ślimoków. 26 marca urodziny obchodzi pan Henryk Makula z Bażanowic. W dniu Twych urodzin wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Wszystkiego najlepszego i tradycyjne 100 lat. A teraz mamy życzenia od Karoliny dla Doroty. Kochana Dorotko, życzę Ci wszystkiego najcudowniejszego. Dziękuję, że dzięki Tobie poznałam OX.pl. Pozdrawiam cieplutko, Karolina. I na dzisiaj to już wszystko. Moi drodzy, mamy do Was przepiękną piosenkę. Zaśpiewają ją chłopcy Stella, a zespół nazywa się Silesian Tyrol Band. Czyli tak jak z nazwy można wnioskować, trochę tyrolsko, trochę bawarsko, ale tak naprawdę chyba grają wszystko. Ja, bo i górolski, i folk, i także na imprezach możecie ich znaleźć na profilu facebookowym. Powtarzam, Silesian Tyrol Band. I w tej piosence ci chłopcy odgadują, kiedy jest najszczęśliwszy z ludzi. Posłuchajcie z nami. My się pomału żegnamy. Tak, tak, ale pamiętaj, Gosia, że jeszcze życzenia. Bo nas też można znaleźć na Facebookach. Ja można też. Też znaleźć na stronie internetowej i można przysyłać do nas życzenia na adres życzenia @ox.pl. A życzenia bez kropki, czyli zycenia. Zycenia, tak. Ale Jacek, ja mam pomysł. A jaki? Mamy fajrant, idziemy się opalować. O, super, fajnie. No i ty masz słońce, a ja nie. Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszy z ludzi, a ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los furmana. Dysko zła kieruje konie, jestem jakby król na tronie, tam gdzie zechce szkapy idą, czy to koczem, czy też bidą. Tylko jedna jest różnica, sprawiedliwy jest woźnica. Choć na konia jarzmo wkłada, jednak nim sumienie włada. Lecz wy, którym rząd oddany, bierzcie za przykład furmany. Wam to należy miarkować, jak podwładnymi kierować. Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszy z ludzi, a ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los furmana. Dysko zła kieruje konie, jestem jakby król na tronie, tam gdzie zechce szkapy idą, czy to koczem, czy też bidą. Gdybyś koniom nie dał paszy, tylko je biczyskiem straszył, wtedy próżna twami kręga, sam do wozu się zaprzęgaj. Koń nie prosi, koń nie pyta, ale twarde ma kopyta. I jak wierzchnie to się zdarza, że dostanie gospodarza. Wszystkich dziś ciekawość budzi, kto jest najszczęśliwszy z ludzi, a ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los furmana. Dysko zła kieruje konie, jestem jakby król na tronie, tam gdzie zechce szkapy idą, czy to
oczem, czy też widom.